Ja od kilku tygodni zajmuję się nowym zadaniem. Mam nowe zadanie. Zostałem wiceministrem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii i premier powierzył mi taką działkę, na której myślę, że to jest bardzo z jednej strony odpowiedzialna działka, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że akurat tam, bo w tym mam doświadczenie, czyli budownictwo, geodezja, planowanie przestrzenne. To są te tematy, w których jako samorządowiec wieloletni zdobyłem duże doświadczenie i mam wiele takich spostrzeżeń, co można poprawić, żeby i samorządom było łatwiej, i ludziom, inwestorom, i prywatnym, indywidualnym, i tym większym, żeby po prostu procesy inwestycyjne mogły przebiegać sprawniej. A zadania samorządów i gmin, i powiatu, żeby były realizowane sprawnie i skutecznie dla dobra lokalnej społeczności. Pierwsze takie tematy, które zajęły mój czas, to były dwie ustawy przedstawione, zaproponowane w Polskim Ładzie. Jedna z nich to są domy bez formalności w skrócie, albo domy 70-metrowe. Te domki 70-metrowe, które w Polskim Ładzie pojawił się ten pomysł, 70 metrów zabudowy, czyli do powiedzmy 10 metrów na 7, czy 8,5 na 8,5, to mniej więcej taki obszar zabudowy. Wielu z nas mieszka w takich domach, takich domów jest dosyć sporo. W sumie na tych dwóch kondygnacjach tam może być nawet ponad 100 metrów powierzchni użytkowej w takim domu. I w przypadku, kiedy taki dom jest zaprojektowany na działce w taki sposób, że nie oddziałuje na działki sąsiednie, a więc odpowiednio są odległości zachowane od działek sąsiadów, odpowiednio przepisy wszystkie są spełnione, nie ma jakby stron postępowania innych wtedy niż tylko właściciel tego, czy inwestor takiego domku. Wolno stojące ten domek, czyli nie w zabudowie szeregowej, nie w zabudowie bliźniaczej, to taki domek w bardzo uproszczonej procedurze będzie można formalnie załatwić przygotowanie tej inwestycji. Po pierwsze, w przypadku, kiedy jest plan zagospodarowania przestrzennego, no to oczywiście ten domek musi być zaprojektowany tak, jak jest w planie. Wszystkie zapisy planu muszą być spełnione. Natomiast jeśli nie ma planu miejscowego, no to wiemy, jak wygląda proces wydawania warunków zabudowy również na terenie naszego powiatu. Oczywiście są różnice, bo gmina Ząbki na przykład ma w całości plan zagospodarowania, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla każdego metra kwadratowego tego miasta jest i tutaj nie ma tych WZ-ek, ale w Wołominie wiemy, jak czasami trudno, długo trwa uzyskanie warunków zabudowy, nawet do takiego małego domku. Ale to nie jest tak, ja tutaj nie chcę oskarżać samorządowców, że to samorządowcy, że to jest ich wina, że to tak długo trwa. No po prostu czasami to tak wychodzi, że samorządowiec ma dużo pracy przy tym do wykonania. Trzeba wszcząć postępowanie, wysyłać zawiadomienia do wszystkich stron o postępowaniu, czekać na zwrotki. Potem proces przygotowania tych warunków zabudowy. Potem jak już jest projekt tych warunków, znowu wysyłanie, zawiadamianie, że jest bardzo wiele takich administracyjnych spraw do wykonania i stąd wynika, że te warunki nie da się ich wydać w terminie takim, jak jest w KPA, czyli w 30 dniach, się po prostu samorządowcy nie są w stanie wyrobić. Mają możliwość samorządowcy przedłużenia wtedy i przedłużają do 60 dni wydanie tych warunków, ale tego terminu też nie są w stanie wykonać często i to jest pewnie czasami też jakieś błędy, czy jakaś być może czasami zwawola się nie trafia, ale ja tego nie przesądzam, ale warunki zabudowy wiemy, można uzyskiwać miesiące, a czasami trzeba wylekać inwestycje na kolejny sezon budowlany. I tutaj przy tych małych domkach, które proponujemy, chcemy tą procedurę maksymalnie uprościć. I mi zależało głównie na tym, żeby samorządowcy po prostu mieli mniej pracy do wykonania. A więc nie będą musieli wysyłać tych wszystkich zwrotek, czekać na to wszystko, bo jeżeli
są spełnione te warunki, że ten dom nie oddziałuje na działki sąsiednie, to nie ma innych stron postępowania, tylko jest ta jedna, wobec czego nie ma sensu ta cała żmudna robota, wysyłanie tej korespondencji, czekanie i tak dalej. Uproszczona procedura KPA. KPA przewiduje taką uproszczone sposoby i w tym zakresie właśnie pozwalamy gminom stosować tą uproszczoną procedurę KPA. A jeśli gmina w warunkach, a to jest najczęściej tak, że no jednak ten, kto występuje o warunki, to przedstawia przy tych szczególnie małych domkach, przedstawia to, jest to zaprojektowane tak, że to raczej gmina zgadza się na te warunki. Więc jeżeli jest pozytywna decyzja, to nawet gmina nie musi pisać uzasadnienia, czyli odpada cały, nie wiem, koszt pracy, czyli kilka godzin poświęconych przez urzędnika na spisanie uzasadnienia, dlaczego taka decyzja. I to też w czasie trwa, więc no, maksymalnie zmniejszamy ilość pracy, a jednocześnie dajemy termin 21 dni na wydanie tych warunków i w moim przekonaniu te 21 dni to jest realne, gmina sobie z tym poradzi w 21 dni, a dla obywatela, dla inwestora indywidualnego to znacznie przyspieszy proces. A można jest... zapytać? Tak, proszę bardzo. W praktyce, załóżmy, inwestor ma 2,5 tysiąca metrów działkę. To tak jest bezpieczna wielkość, że na pewno jak usytuuje sobie ten swój domek na środku, to nie ma tych sąsiadów, tak? I no, chce sobie wybudować dom, ma projekt, ma zagospodarowanie terenu, idzie do gminy i czeka 21 dni, żeby dostać pozwolenie na budowę? Nie, gmina nie wystaje pozwolenia na budowę. Ja wiem, ale teraz no, mówimy... tak, spróbujmy to wyjaśnić dla słuchacza, żeby... Tu chodzi o... Ja teraz póki co mówię o warunkach zabudowy, czyli tam, gdzie jest plan miejscowy, to w ogóle nie ma problemu, bo od razu otrzymuje się w ciągu kilku dni zasadniczo wyrys i wypis z planu miejscowego, bo to dla gminy nie jest żaden problem, żeby to po prostu wystawić taki dokument. Natomiast w tych gminach, gdzie nie ma jeszcze planu miejscowego dla całego obszaru gminy, na przykład w Wołominie, trzeba wystąpić do gminy o wydanie warunków zabudowy. Zanim się rozpocznie projektowanie, zanim się zgłosi do starosty rozpoczęcie budowy, projekt techniczny, projekt architektoniczny, to zanim się go złoży do starosty, to trzeba najpierw mieć warunki zabudowy. No i ja mówię teraz o tym procesie warunków zabudowy. Warunki zabudowy w 21 dni będzie można dostać na te właśnie domki 70 metrów zabudowy. No to ładnie, ale pytanie jest zasadnicze. Co się stanie, jak urząd przeciągnie te 21 dni? Bo na wózerkę zwykłą też mają termin, który można przeciągać w nieskończoność. Czy jest jakaś obligo, że nie zgłosili już 21 dni? Nie ma cichej zgody, natomiast jest w ustawie przewidziana sankcja finansowa. Jeśli ona nie jest, żeby ją też porównać do tego, co Państwo znacie, albo nie znacie, ale zasadniczo, jak byłem starostą, to my mieliśmy 65 dni chyba na wydanie decyzji budowlanej i jak przekroczyliśmy 65 dni, gdyby się zdarzyło, że przekroczymy 65 dni, to wtedy wojewoda daje karę finansową za każdy dzień opóźnienia. I tutaj dla porównania, tutaj nie jest z automatu ta kara, tylko jeśli strona, czyli wnioskodawca będzie chciał, żeby ukarać urząd, to wtedy jakby wszczyna takie postępowanie. Jeżeli gmina się opóźni, ale jakby nie będzie miało to pretensji inwestor, bo czasami tak może się zdarzyć, to nie będzie żadnego, nie będzie takiego automatu. Ale jeśli ktoś będzie bardzo zirytowany, będzie mógł wystąpić o ukaranie, wtedy jest jakaś kara finansowa za każdy dzień opóźnienia. To oczywiście no, ma spowodować, że gminy zasadniczo nie będą przetrzymywały dokumentów na biurku. Bo najgorsze w tym wszystkim jest to, kiedy dokumenty leżą na biurku i nic się z nimi nie dzieje. A takie rzeczy się... To trzeba głównie eliminować, tak? Dać gminie mniej pracy takiej do wykonywania, ale też no, nie możemy, znaczy oczekujemy, że gminy będą po prostu zajmowały się, płynie wniosek o warunki zabudowy, to gmina powinna go po prostu procedować. Tak, powinna mieć jak najmniej pracy, ale jakby nie powinna się tego opóźniać. Idąc dalej, żeby już wyeliminować różne spekulacje, załóżmy, ktoś sobie wymyślił, że na tych swoich 2000 stawia te 70 metrów, za rok stwierdzi, że no, dostawi sobie drugie, dalej jest w obrębie swojej działki.
I co wtedy? Czy to dalej będzie obowiązywało to 70 metrów i ta sama procedura? Już 70 ma i chce sobie dobudować drugie 70. Dobudować, pytanie, jeszcze jak tak konkretnie, te domki mają być wolno stojące, czyli nie dobudować jeden do drugiego, tylko na tej działce można postawić drugi. To, czy będzie można na tej działce postawić drugi, czy nie, nie zależy od ustawy. Zagospodarowanie przestrzenne, planowanie, to jest kompetencja gminy. Wobec czego, jeśli gmina wyda warunki zabudowy, to będzie można postawić. Jeśli gmina nie wyda, bo czy nie będzie tego w planie dopuszczalne, jeżeli w planie zagospodarowania jest napisane, a mogą być takie zapisy, że minimalna działka budowlana to jest 2000 na przykład metrów i na niej można postawić tylko jeden domek, to jeśli takie zapisy będą, to się nie da. Ale jeśli gmina na to pozwala, żeby budować, to można. Tutaj nie, to nie jest jakby, ja nie chcę w prawie budowlanym czy w prawie jakby narzucać takich rzeczy. To jest kompetencja gminy i ja staram się, jako że mam to doświadczenie w samorządzie wieloletnie, to chcę uszanować te kompetencje. I tutaj no, gmina musi zdecydować, czy będzie można kolejny domek stawiać, czy nie. Oczywiście on musi być odpowiednio oddalony i tak dalej, ale to jest kompetencja gminy. Czyli będzie tak łącznik jak tutaj w Sąkowskim ratuszu i będzie jeden ODD. Słuchajcie, to nie jest, to jakby inwestorzy powinni mieć możliwość swobody różnych działań. Oczywiście takie tego typu rzeczy już nie są przewidziane w tej uproszczonej procedurze. Ale jeżeli ktoś Słuchajcie, ale dobrze, przejdźmy dalej. W tym domu trzeba być zameldowany, tak? To jest warunek. Nie, nie ma takiego warunku. Nie ma domku, to nie ma. Jeszcze przejdźmy dalej, bo tutaj mówimy o myślę, że omówiliśmy sprawę warunków zabudowy. Potem jest sprawa dalszego procedowania. Będzie trzeba przygotować projekt architektoniczny, wykonany przez uprawnionego projektanta i tak dalej. Ale dajemy też taką możliwość, damy taką możliwość, żeby pobrać sobie taki projekt praktycznie za darmo ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Tam w tej chwili toczy się taki konkurs, w którym wybierzemy kilkadziesiąt projektów, które będą takich domków właśnie o powierzchni zabudowy do 70 metrów i one będą dostępne za darmo czy za złotówkę, to jeszcze jest niezdecydowane, ale no, zasadniczo dostępne. I taki projekt będzie można sobie pobrać. Oczywiście uprawniony projektant będzie musiał ten domek nanieść na plan zagospodarowania działki, żeby to było zgodne właśnie z WZ-ką czy zgodne z planem miejscowym. Te wszystkie, no, wiadomo, jak się stawia ten domek, to trzeba tam jeszcze podjazdy zrobić, podłączyć media i tak dalej. To wszystko musi być taka adaptacja zrobiona i to zrobi uprawniony projektant. Ale przy zgłaszaniu do starosty jeszcze jedna zmiana, bardzo istotna. Nie będzie starosta miał tych 30 czy 21 dni na wnoszenie sprzeciwu, tylko będzie można od razu po zgłoszeniu pójść następnego dnia do PINB-u i zgłosić rozpoczęcie budowy. No już tak jak to jest w PINB-ie, tam nic nie zmieniamy. Natomiast samego tego czasu na uprawomocnienie zgłoszenia nie będzie. Dlaczego takie uproszczenie jest możliwe do zrobienia? Po pierwsze, te małe domki, one zasadniczo muszą być dobrze zaprojektowane, muszą być te wszystkie przepisy techniczne zrobione, ale też chodzi o to, że raczej projektanci uprawnieni no nie mają problemu z tym, żeby zaprojektować mały domek zgodnie z przepisami. To nie jest coś takiego bardzo skomplikowanego, jakby się budowało osiedle. Nie? Mały domek, zaprojektowanie go i frysowanie na tą działkę zgodnie z miejscowym planem naprawdę nie sprawia projektantowi żadnego kłopotu. To nie jest coś, gdzie można tłumaczyć się, że się ma za małe kompetencje, że musi, nie wiem, sztab ludzi nad tym pracować, że musi urzędnik to koniecznie sprawdzać. Więc eliminujemy to, że urzędnik w starostwie sprawdza projektanta. Projektant jest do tego uprawniony. Projektant ma odpowiednie kompetencje, zdobył wykształcenie, zdobył uprawnienia odpowiednie do projektowania.
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, a więc również finansowo jest ubezpieczony. Ponosi odpowiedzialność zawodową przed izbą odpowiednią, wobec czego ta osoba ponosi odpowiedzialność za to, że to jest dobrze zaprojektowane i urzędnik tego nie musi już sprawdzać. A często, niestety, ja myślę, że dobrze jest tak, że w starostwie nie muszą pracować architekci z uprawnieniami, tylko tam mogą pracować urzędnicy o innych kompetencjach. I oni nawet to... Nie jest potrzebne, żeby ten urzędnik o mniejszych kompetencjach w zakresie budownictwa sprawdzał tego projektanta, który ma to całe doświadczenie i wiedzę, wobec czego eliminujemy ten element, że urzędnik nie sprawdza projektanta. Co nie znaczy, że ten projekt ma nie być zrobiony zgodnie z prawem. Ma być zrobiony zgodnie z prawem i projektant za to cały czas odpowiada. Tylko ten urzędnik nie zdejmuje z niego odpowiedzialności. Ja byłem starostą, jak wiecie, i czasami się zdarzało, że projektanci bawili się tak jakby w kotka i myszkę z urzędnikiem. Może nie przy tych małych właśnie domkach, ale przy wielu sytuacjach projektant próbował przemycić coś, co jest niezgodne z prawem, niezgodne z przepisami, próbował przemycić, że urzędnik tego nie zauważy. I potem jak już ewentualnie urzędnik nie zauważy, to projektant ma czyste ręce. To urzędnik klepnął i potem, niestety praktyka jest taka, że czasami coś niezgodnego z przepisami jest budowane i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego z tym nic nie może zrobić, bo urzędnik przybił pieczątkę, nie wniósł sprzeciwu, wydał decyzję budowlaną na ten projekt. Nie zauważył urzędnik, że coś projektant źle zaprojektował. Nie znam żadnego przypadku, żeby w takiej sytuacji wobec projektanta wyciągnięto konsekwencje, czy zawodowe, czy cywilne i tak dalej, bo po prostu urzędnik gdzieś tego nie zauważył. Więc to jest taka zabawa w kotka i myszkę, my ją przy tym projekcie eliminujemy. Czyli z jednej strony projektant cały czas odpowiada za to, że ma zaprojektował dobrze, a z drugiej strony skracamy znowu o kolejne kilka tygodni proces przygotowania inwestycji. Więc wielu miesięcy dzięki tej ustawie skraca się ten proces do kilku tygodni. Nie będzie to, znaczy będzie to mniej kosztowne, mniej czasochłonne przygotowanie takiej budowy. No i odpadają właśnie niektóre koszty takie związane z projektowaniem tego domu, bo będzie można uzyskać ten projekt. Jest też odpada ta jakby konieczność zatrudniania kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. To jest często podnoszone jako kontrowersyjne, tylko że wiemy, jaka jest rzeczywistość. Często zdarza się, że te dzienniki budowy nie są na bieżąco uzupełniane, tylko są potem te zapisy jakoś antydatowane, można powiedzieć czasami fałszowane, bo zdarzają się sytuacje, że ci kierownicy nawet na budowach nie bywają. I to wszyscy Polacy o tym wiedzą, że tak funkcjonuje i ta fikcja, szczególnie właśnie przy tych małych jakichś budowach, pytanie, czy powinniśmy udawać, że się nic nie dzieje i dalej taką fikcję kontynuować, czy odważnie z tym zawalczyć. Ja zgadzam się tutaj z, ten pomysł, żeby nie było w tym projekcie, żeby przy tych małych domkach nie było konieczności zatrudniania kierownika budowy i prowadzenia książki budowlanej. No, nie jest to mój pomysł, ale ja się z nim zgadzam. Dlatego, że tak jest ta ustawa zapisana, że osoba, która nie będzie chciała prowadzić dziennika budowy i nie będzie chciała kierownika budowy, to głównie tego kierownika, będzie musiała wziąć na siebie odpowiedzialność za to. Dostanie do podpisania oświadczenie, w którym weźmie odpowiedzialność za wszystko, za co do tej pory na budowach byli odpowiedzialni kierownicy budowy. Jeśli ktoś nie będzie kompetentny, jeśli nie będzie się czuł na siłach, to tego oświadczenia po prostu nie podpisze. Dajemy w tym zakresie oczywiście wolność Polakom, ale jestem przekonany, że ktoś, kto inwestuje swoje setki tysięcy złotych w dom, nie będzie brał na siebie odpowiedzialności za to, że dobrze, nie wiem, zazbroi fundamenty, jeśli on tego nie potrafi, tak? Więc z drugiej strony patrząc, ludzie będą bardziej świadomi tego, co jest, że trzeba się tymi rzeczami zająć.
Bo teraz mają taką sytuację, że kierownik budowy bierze tą całość odpowiedzialność na siebie i dla człowieka wydaje się, dobrze, on nie przyjeżdża na budowę, wypełni mi książkę, zapłacę mu za wypełnienie książki, zapłacę mu tam jakieś wynagrodzenie. No to teraz, jeżeli już kierownik budowy będzie zatrudniony, no to ten człowiek, który go zatrudnia, nie będzie mu płacił za wypełnienie książki, tylko będzie mu płacił za jakąś robotę, którą ma wykonać. Czyli ta sytuacja pomiędzy klientem a wykonawcą, czyli tym kierownikiem budowy, tak psychologicznie będzie inna. Nie płacimy za wypełnienie dziennika budowy, coś, co jest obowiązkowym elementem. Czyli nie ma takiego pokrywania jakiegoś podpisu czy pieczątki, tylko płacimy, jeżeli już, to płacimy komuś i oczekujemy od niego, że on będzie faktycznie przyjeżdżał na budowę i przyglądał się temu, co na tej budowie się dzieje. Więc tutaj jakby się zmienia ta sytuacja i spójrzmy na taką, myślę, częstą praktykę. Ten, kto projektuje, bardzo często jest również kierownikiem budowy. Przynajmniej ja takie znam wśród, nie wiem, moich znajomych. Jak ktoś buduje domek, to ten, kto mu zaprojektował, czy zrobił adaptację tego gotowego projektu, to ten potem zajmuje się kierowaniem budowy. No i nie ma takiej sytuacji, że my projektantowi płacimy jeszcze dodatkowe pieniądze za wypełnienie dziennika budowy, bo musimy zapłacić, bo tylko jest taka sytuacja, że ten projektant będzie zabiegał o to, żeby mu zlecić kierowanie budową i będzie mówił: panie Kowalski, zaprojektowałem panu, ale bardzo polecam panu, żeby pan mnie zatrudnił również jako kierownika budowy, żeby nadzorować te fundamenty, stropy i tak dalej. Nie będzie obowiązku zatrudnienia, ale on będzie musiał zabiegać, wobec czego on będzie mówił, że ja będę przyjeżdżał, doglądał i tak dalej. No, wydaje mi się, że ta relacja spowoduje, że będzie po prostu lepiej dopilnowana budowa. To tyle grubsze o tej ustawie. Chyba wszystko omówiłem. Czy jakieś pytania państwo macie? Proszę bardzo. Jak zamierzacie się jakby asekurować przed tym, żeby po prostu tych 70-metrowych bez pozwolenia nie budowali inwestorzy tacy prywatni, deweloperzy? Deweloperzy, żeby nie budowali, tak? W ustawie jest zapisane, że osoba, która taki domek no, występuje o... zgłasza do starosty taki domek, musi podpisać oświadczenie, że buduje to na cele indywidualne, na własne cele mieszkaniowe. Oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej. To oświadczenie, jak składamy oświadczenie, ono musi być zgodne z prawdą w momencie, kiedy je oświadczamy. Więc jeżeli ktoś ma intencję budować na własny użytek, to spokojnie takie oświadczenie może podpisać, nigdy nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności. Natomiast jeśli ktoś prowadzi firmę deweloperską i raptem zgłosi 10 takich budynków i w każdym podpisze oświadczenie, że buduje na własne potrzeby mieszkaniowe, no to myślę, że naraża się i to mocno na to, że taka odpowiedzialność karna może być wobec niego wyciągnięta. Czyli na własne cele mieszkaniowe nie musi być zameldowany potem w tym domu, tak? Czy może sprzedać taki dom po roku na przykład? Może. To znaczy, on nie oświadcza, to oświadczenie nie jest zobowiązaniem na przyszłość do czegokolwiek. Czyli nie zobowiązujemy się, że tam będziemy mieszkać, nie zobowiązujemy się, że się tam zameldujemy, ale oświadczamy, że mamy taki plan. Ale plan się może zmienić, oczywiście. Teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację. Dobrze, panie redaktor, teoretycznie można sobie taką sytuację wyobrazić, tylko że odpowiedzialność karna no, to jest odpowiedzialność przed jakimś sądem. Jeżeli jakiś, nie wiem, starosta na przykład, albo PIMP, albo ktoś dojdzie do wniosku, że tam deweloper jednak to robił, a nie osoba indywidualna i wystąpi, nie wiem, no, i zacznie się dziać to egzekwowanie tego prawa, no to taki człowiek, który faktycznie prowadzi działalność deweloperską, czy co roku buduje taki domek i go sprzedaje i wiadomo, że on nie planuje tego robić dla siebie, no to wtedy przed sądem będzie musiał się jakoś z tego tłumaczyć. To już jakby nie ma tutaj automatycznego jakiegoś... Czyli będziecie wychwytywać takie osoby, które nie co mamy, sobie nie mamy żadnego, nie mamy żadnego planu wychwytywania. To znaczy oświadczenie... To nie do tego służy, przepraszam, bo jedna rzecz. Ja doznałem deweloperów, żaden z deweloperów nie będzie chciał budować domku 70 metrów na jakiejś działce.
Według mnie ta ustawa uwolni działki, gdzie jest na przykład 7 sąsiadów, spadkobierców nie ma, bo te WZ-ki rzeczywiście, żeby zrobić, oni wysyłają zawiadomienia, tam się nikt nie odzywa i to trzeba uwolnić jakieś małe rzeczy. Naprawdę deweloper nie buduje jednego. Nie mówię o deweloperach, proszę się wytłumaczyć. Nie, ja mówię o tym, że... Słuchajcie, jeszcze podsumowując to, my nie będziemy jakby sprawdzali tych oświadczeń. To nie jest jakby naszą wolą, żebyśmy my teraz to wszystko sprawdzali. Natomiast w sytuacji, kiedy takie oświadczenie jest złożone, a ktoś będzie prowadził działalność deweloperską w oparciu o te przepisy, no to może się na niego poskarżyć, nie wiem, sąsiad do PINB-u, może PINB to sam zauważyć, może starosta się zorientować i starosta ewentualnie wtedy może, nie wiem, zgłosić do prokuratury, że tam się taka rzecz dzieje. Jakby tutaj my nie generujemy jakiegoś systemu, żeby to sprawdzać. Po prostu ludziom wierzymy w ich oświadczenia, ale w razie kłopotów to oświadczenie będzie wyciągnięte przez odpowiednie organy i tam może... Więc to nie chodzi o to, żebyśmy tutaj teraz sprawdzali wszystkich, nie ma zamiaru sprawdzać tych wszystkich oświadczeń, to nie o to chodzi. O szczegóły po prostu. Czy pytanie, żeby postawić sobie taki domek, trzeba mieć jakąś minimalną wielkość działki? Minimalna wielkość działki może być określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, może być określona w WZ-ce ewentualnie, jakieś warunki, natomiast z prawa budowlanego wynikać ma tylko ustawy wynika, że na tej działce musi się zmieścić zgodnie z przepisami domek, czyli muszą być odległości od sąsiada. Jeśli dom ma mieć powierzchnię zabudowy 70 metrów i chcielibyśmy od sąsiadów oddalić się o odpowiednie odległości, no to takie minimum wydaje się, że to jest mniej nawet niż 300 metrów. Tak? Ale tutaj jakby ta ustawa nie przesądza tego, tutaj jest to zależne od przepisów. To jest bardzo ważne, a czy można dostawić taki dom jako do pół bliźniaka? Bo wolno stojący, jest tak, że są wolno stojący. Nie, tutaj zakładamy, że wolno stojący, dlatego że wolno stojący, no żeby nie było naruszania przepisów budowlanych, po pierwsze, no bo tam przy dostawianiu się do jakiegoś innego, to już jest często stawianie na granicy albo coś, to już nie można prowadzić procedury bez stron, tam są już strony inne w postępowaniu. Czyli on musi być wolno stojący. Wolno stojący, tak. Czy o kredytach też będziemy rozmawiać dzisiaj? Drugi punkt. Znaczy, tamta ustawa już została przegłosowana ostatecznie, wyszła po wecie Senatu, weto zostało odrzucone, czekamy na podpisy prezydenta. Myślę, że w tym tygodniu będzie ten podpis prezydenta przy tych domkach. Natomiast druga ustawa o kredytach, ona jeszcze nie była przeprocedowana przez Senat. Więc mogę opowiedzieć o tym, jak ona wygląda, bo Senat może ją poprawić w jakiś sposób. Natomiast tamta ustawa dotyczy gwarantowanych kredytów mieszkaniowych, którą też już przeprowadziłem przez Sejm. Dla kogo ta ustawa jest? A może jeszcze wiecie co, przepraszam, do tych domków jeszcze jedną rzecz chcę dodać, bo jak o tym będziecie pisali, to jest też ważne, jakby cel tego wszystkiego, tych domków, jest taki, żeby ludziom umożliwić łatwiejsze budowanie własnego domu w mniejszych miejscowościach i na wsiach. Żeby ludzie, bo niestety tak jest, że coraz więcej ludzi kupują mieszkań, nie wiem, niestety, ale coraz więcej kupują mieszkań, więcej też buduje się domów jednorodzinnych, ale ten wzrost nie jest aż tak duży. Jeśli chodzi o mieszkania, to my budujemy w tej chwili w porównaniu z 2015 rokiem, a teraz buduje się w Polsce o 60-70% więcej mieszkań i sprzedaje. Natomiast jeśli chodzi o domy jednorodzinne, to jest raptem wzrost 10%. Z czego to wynika? Na pewno nie z tego, że ludzie marzą mieszkać w bloku. Tylko z tego, że właśnie procedury związane z budową własnego domu są skomplikowane i często ludzie, mając ograniczony czas, chcą szybciej po prostu, szybciej jest im kupić mieszkanie w bloku, niż przygotowywać budowę domu. Chcemy im pomóc w tym, żeby mieli taki prawdziwy wybór. Jeśli chcą mieszkać, bo za te same pieniądze można kupić kawalerkę w Warszawie albo wybudować sobie dom o powierzchni użytkowej 100 metrów pod Wołominem, tak? Za te same pieniądze praktycznie, wobec czego chcemy dać ludziom wolny wybór i żeby polskie rodziny mogły po prostu sobie te domy budować w takiej uproszczonej procedurze. To podsumowując tam, teraz kredyty.
gwarantowany kredyt mieszkaniowy, do czego ta ustawa ma służyć, jaki ma problem rozwiązać, a jest faktycznie problem taki w Polsce, że jest wiele szczególnie młodych rodzin, albo rodzin, które nie mają jeszcze dzieci, czy może nawet mogą być single, ale głównie chodzi nam o wsparcie rodzin, albo rodzin, które mają już dzieci, ale mieszkają na małym metrażu, czyli ci, którzy nie mają w ogóle swojego mieszkania, albo ci, którzy mają dzieci i mieszkają na małym metrażu. To na przykład sytuacja często spotykana w Ząbkach, tam na południu. Jest bardzo dużo takich kawalerek, można powiedzieć, w których ktoś sobie kupi oko kawalerkę, no ale potem się okazało, że już jest małżeństwo i na przykład już jest dwoje dzieci. W pandemii, to przy tej pracy zdalnej, szkole zdalnej, to w ogóle powoduje, że ludzie bardzo często chcą zmienić mieszkanie na większe. No i problem się pojawia, no bo niby mają pracę, zarobki w Polsce wzrosły w ostatnich latach też o 50%, wobec czego często ludzie mają zdolność kredytową, ale nie mają pieniędzy nazbieranych na wkład własny do kredytu. Banki oczekują zgodnie z rekomendacją KNF-u, że do każdego kredytu trzeba mieć wkład własny. No i teraz mamy sytuację taką, albo powiedzmy, że ktoś chce kupić mieszkanie za 500 000 zł. Albo ma nazbieranych 100 tysięcy swoich pieniędzy, albo musi czekać kilka lat i zbierać, aż te 100 tysięcy będzie miał. W przypadku właśnie młodych rodzin to jest sytuacja, że oni kilka lat będą czekali również na decyzję o dziecku, czy o dzieciach, czy o kolejnych dzieciach. Chcemy taki problem wyeliminować, wobec czego stąd propozycja, żebyśmy w takich sytuacjach, kiedy ktoś nie ma mieszkania albo mieszka z dziećmi na małym metrażu, tam są w ustawie opisane te metraże. Czyli jak ktoś ma poniżej 50 metrów, a mieszka z dwójką dzieci, albo poniżej 75 metrów, a już ma troje dzieci, 90 metrów, czwórka i potem już nie ma ograniczenia. To w takim sytuacji... Nie. Nie ma problemu, dla wszystkich to jest. To ja mówię o rodzinach, ale tutaj jakby... Ale to jest dla wszystkich, nawet dla singli. Jest tylko... no mówię o tych sytuacjach, gdzie te dzieci się wychowują i już ktoś ma swoje mieszkanie, ale chce kupić większe, tak? Bo normalnie, jak ktoś nie ma dzieci, no to wtedy tylko to jest dla tych, którzy nie mają jeszcze swojego mieszkania. Nie można sobie kupić w ten sposób drugiego mieszkania. I nie mają 400 lat? Więcej niż 400 lat? Znieśliśmy to. Aha. Znieśliśmy ten przepis. Ja uważam, że nawet jeśli jest ktoś ma 42 lata, to jeszcze biologicznie jest w stanie założyć rodzinę i jeszcze mam szansę urodzić dzieci i dajmy również im szansę, bo faktycznie w pierwotnej wersji był taki zapis, ale ja to postanowiłem wykreślić, bo uznałem, że to jest akurat ludzie po 40, ciut po 40, to są osoby, które jeszcze, to jest nasz wyż demograficzny, prawda? Jeżeli ktoś chce skorzystać z tego, to w ogóle bez sensu blokować. Ale 20 lat temu pan nie wykreślił. Nie wiem. 40 lat mają. Mnie to i tak nie dotyczy. Mnie to i tak nie dotyczy, bo ja z tego nie będę mógł skorzystać. Ale wielu 50-latków rozwodzi się i nie mają mieszkania. Chcą założyć nowe rodziny i im się przyda, jak w każdym razie, słuchajcie, ktoś ma tą zdolność kredytową, nie ma pieniędzy na wkład własny, możemy zagwarantować ten wkład własny. Każdemu, kto nie ma mieszkania, tak. To albo mały metr. Jednej osobie nie mającej rodziny, tak? Tak. Ale sama ta gwarancja, ona jest oczywiście ważną rzeczą dla tych ludzi, również dla singli i tak dalej. Natomiast nie jest jakby to, dla państwa to nie jest wielkie obciążenie, bo my z jednej strony za tą gwarancję, czyli jak ktoś chce tą gwarancję, musi zapłacić prowizję taką jednorazową 1%, czyli jak ktoś bierze 100 tysięcy tej gwarancji, maksymalnie to jest 100 tysięcy, to płaci 1000 zł. Jak bierze 50 tysięcy, to płaci 500 zł. To są pieniądze na obsługę tego. Więc no tutaj ta gwarancja też nie powoduje jakichś wypłat ze Skarbu Państwa. No oczywiście może się zdarzyć sytuacja, że kiedyś będzie trzeba z tej gwarancji skorzystać, ale to nie jest... To trzeba spłacić, tak? Tak, to trzeba spłacić oczywiście. Natomiast to jest jeszcze ważne przy tym kredycie, że w momencie, kiedy będą rodziły się kolejne dzieci od drugiego, drugie, trzecie, czwarte, kolejne dzieci się będą rodziły, BGK będzie spłacało część kredytu za człowieka, za tego kredytobiorcę.
I tutaj pojawią się faktycznie no, wydatki budżetu państwa. Miejmy nadzieję jak największe, bo chcemy, żeby się te dzieci rodziły. Za drugie dziecko będzie 20 tysięcy spłacane kredytu, za trzecie i kolejne dzieci po 60 tysięcy kredytu będzie spłacane. Cena mieszkania będzie mniejsza o te 20 przy drugim dziecku, tak? Czyli jak kupimy mieszkanie z tym gwarantowanym wkładem własnym i potem będą się rodziły kolejne dzieci w rodzinie, mówię kolejne, bo nie chodzi o pierwsze, tylko tak. O drugie i kolejne dzieci, to będzie po prostu częściowo będzie umarzane, jakby spłacane, BGK będzie spłacał bankowi, bo każdy bank, jakby ten kredyt, tego kredytu nie bierze się w BGK. Można go wziąć w każdym banku w Polsce, który się zgłosi. Ja myślę, że wszystkie banki będą chciały z tego korzystać, wobec czego tutaj taki wolny rynek w tym zakresie. Można wziąć w PKO, można wziąć w prywatnym jakimś, nie będę nazw wymieniał, ale wiem. I wtedy do tego banku będzie spłacona część, czyli zmniejszy się kapitał tego kredytu o 20 tysięcy za drugie i po 60 tysięcy za kolejne dzieci. Ale po 60? Czyli jak ktoś ma czworo, to spłaci sobie sam kredyt, cały kredyt? Jeśli w rodzinie będą się rodziły, powiedzmy, że rodzina z dwójką dzieci ten kredyt weźmie, tak? Na powiększenie swojego mieszkania i weźmie tego kredytu powiedzmy 300 tysięcy. No to za każde kolejne dziecko urodzone, jak będzie się rodziło urodzi się trzecie dziecko, 60 tysięcy zostanie spłacone. Za czwarte 60 kolejne. Więc jeśli urodzi się w takiej rodzinie, jeśli w takiej rodzinie urodzi się jeszcze pięcioro dzieci, 5 razy 60, 300 tysięcy. Także teoretycznie tak może się zdarzyć. Słucham? Tak, to patologiczne, takie rodziny nie mają sześcioro, co im za różnica. Muszę tutaj bardzo zaprotestować, bo szufladkowanie rodzin wielodzietnych i kojarzenie rodzin wielodzietnych z tym słowem, które pan użył, mi się bardzo nie podoba. A nie, ja wprost przeciwnie powiedziałem. Ja powiedziałem, że patologia będzie dożyła, żeby mieli dużo dzieci. Nie, że ludzie, którzy mają dużo dzieci, to patologia, tylko w odwrotną stronę. Rodziny te takie, bo one no, żerują w jakiś sposób. Tak, jest taki w sklepach. W tej chwili gdzie obsługa to Ukraińcy i wiadomo kto. Słuchajcie, nie ma co na pewno poświęcenie jest. Nie wszyscy tu są paniami, ale poświęcenie kobiet w rodzenie dzieci to jest coś, czego nie możemy nazywać nigdy patologią. Jeśli ktoś się decyduje na dzieci, to ja tego nigdy nie nazwę patologią. I chcemy zachęcać polskie rodziny do tego, żeby się rodziły dzieci na różne sposoby. I ten projekt jest połączeniem polityki mieszkaniowej z polityką prorodzinną. To tyle. Kolejne plany, jakie mam w ministerstwie, to jest oczywiście dalsze uproszczenia prawa i tego planowania przestrzennego. Chciałbym, żeby prawo planowania przestrzennym dawało gminie więcej, łatwiejsze możliwości działania i bardziej pozwalało zarządzać planowaniem przestrzennym. Bo dzisiaj mamy sytuację taką, w której jak gmina ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tak jak na przykład Ząbki, jesteśmy w powiecie wołomińskim, to możemy tu konkretnie tam je mówić. Ząbki mają na całym obszarze plan, my go w 2003 roku przyjęliśmy. Bardzo trudno gmina ma, jakby, żeby zmienić cokolwiek. Czyli ktoś jest jakiś inwestor, czy nawet gmina sama jest inwestorem, ale powiedzmy, że się zjawia jakiś inwestor, który chce zrobić coś innego niż było zaplanowane w planie. To jest bardzo skomplikowana procedura. Trzeba zmieniać studium, zmieniać plan. To trwa czasami latami, zanim się formalnie umożliwi coś, jakąś zmianę w miejscowym planie zagospodarowania. Z drugiej strony, jak gmina jakaś nie ma w ogóle planu, to też, żeby zrobić coś niestandardowego, też musi przechodzić przez bardzo długie procedury i kosztowne, bo nie dość, że to trwa latami, to jeszcze gmina musi wydawać naprawdę dziesiątki tysięcy na te całe dokumenty, które są generowane przy tej zmianie. Wobec czego tutaj na pewno będziemy szukali takich narzędzi, sposobów, żeby gmina po pierwsze miała łatwiej, żeby te dokumenty były prostsze i żeby nie kosztowały tyle i żeby można było je szybciej przygotować. Porównując jakby te czasy, niby nie są jakieś bardzo różne czasy wtedy, kiedy wchodziła ustawa w życie, czyli wtedy, kiedy te plany powstawały według tej ustawy, czyli na początku tego wieku, a teraz, to nie są jakieś bardzo różne czasy, ale jednak
mamy zupełnie inną sytuację, jeśli chodzi o możliwości konsultacji społecznych, publicznych. Te całe procedury związane z wykładaniem planu, oczekiwaniem i tak dalej, takim fizycznym, no teraz można w dużej części zastąpić jakimiś procedurami elektronicznymi, internetowymi, tak żeby ludzie mieli dalej możliwość partycypacji społecznej w zmianach, bo to też musi być zapewnione, ale żeby gmina po prostu mogła to szybciej i łatwiej zrobić. Bo no, przy planowaniu to ważny jest bardzo ten element, żeby ludzie mogli też w tym korzystać, żeby nie to było, że wójt sobie narzuca coś, a ludzie nie wiedzieli w ogóle o zmianie. Tak? To musi być zachowane, ale można to zrobić łatwiej i szybciej. To planowanie przestrzenne. Z drugiej strony jest prawo budowlane, które dosyć często jest niestety zmieniane. To jest problem na pewno dla osób, które się zajmują budownictwem czy architekturą, że muszą na bieżąco zapoznawać się z różnymi zmianami prawa, ale tutaj też będę chciał to prawo zmieniać. Kierunki zmian są takie, ułatwienia dla inwestorów i ułatwienia dla starostw, które no, zasadniczo zajmują się to starostwo, no, mogą być w dużych miastach też duże. Chodzi o te organy administracji architektoniczno-budowlanej, które wydają decyzje czy przyjmują zgłoszenia, tak żeby było mniej pracy przy zwiększonej ilości inwestycji, po prostu urzędników brakuje, żeby obsługiwać to wszystko. Ale no, ważne jest, żeby w tym wszystkim zachować, z jednej strony liberalizować to prawo, czy stwarzać, że będzie przyjaźniejsze Polakom, inwestorom, a z drugiej strony, żeby no, też zadbać o bezpieczeństwo i ład przestrzenny. To tyle. Czy jakieś pytania? Odnośnie tego wkładu gwarantowanego, tak? W jaki sposób, czy to będzie jakaś weryfikacja, kto może skorzystać? Bo ktoś może powiedzieć, mam na skrzydłce 50 czy tam 80 tysięcy, ale potrzebuję na co innego. Czy Państwo nie będziemy weryfikowali, czy jest na koncie. Każdy może. Jakieś oszczędności? Nie będziemy oświadczeń majątkowych. Tam 40 tak. Drugiego? Nie ma ograniczeń wieku. Nie ma. Aha. Oczywiście, no wypłacać pieniądze z konta, trzymać w silniku i to nie ma pieniędzy. To jest taka zabawa, ale nie chodzi, my nie chcemy się bawić w kotka i myszko, bo ja sobie zdaję sprawę, że ludzie mogą mieć pieniądze i my nie chcemy im jakby... To, że ktoś ma jakieś pieniądze, nie może ograniczać go w możliwości właśnie skorzystania z tych narzędzi, bo te pieniądze są mu potrzebne, nie wiem, na wyposażenie chociażby tego mieszkania, tak? No, ktoś kupuje mieszkanie w stanie deweloperskim, no to musi je wykończyć, kupić sobie meble, no to... A czy to prawo jeszcze tych domków 70-metrowych to też obowiązuje przy domkach rekreacyjnych, gdzie tak, jest częściowe zamieszkanie? Znaczy oczywiście w zależności od... Ja mówiłem faktycznie tylko sprawę domków tych jednorodzinnych, ale tam też przy okazji zmieniamy ten zapis o domkach rekreacyjnych. Czyli to, co omawiałem, to było, dotyczyło domów jednorodzinnych. Natomiast domki rekreacyjne w tej chwili w prawie budowlanym do tej chwili było, że domki rekreacyjne do 35 metrów kwadratowych były w takiej uproszczonej procedurze bardzo. My dopisujemy jeszcze możliwość, żeby między te 35 a 70 metrów zabudowy, no bo te 35-metrowe naprawdę no, często były po prostu za małe dla ludzi i one, jak będzie można budować trochę większą zabudowę, to będą ładniejsze te domy. Bo te 35-metrowe czasami są tak wyżyłowane, że aż są potem brzydkie. To nie służy, po prostu. Natomiast tam oczywiście przy tych domkach, tak jak przy 35-metrowych, nie trzeba będzie mieć takiego pełnego projektu technicznego, tak jak to architektonicznego, tylko będzie to mogła być prostsza procedura, ale jednak w tej procedurze podajemy ograniczenia już konstrukcyjne, czyli tam nie będą mogły być takie rozpiętości między, jak to się nazywa? Chodzi o to, że między elementami konstrukcyjnymi musi być tam nie więcej niż 6 metrów, czyli w tych 70 metrach nie będzie można wybudować 8 na 8 bez jakiejś podpory na środku, tak? No bo to oczywiście jest no,
konstrukcja musiałaby być, to już musiałby być pewny projekt techniczny, żeby coś takiego zrobić, a nie, że przyjedzie sobie, nie wiem, ekipa z Podhala i taki domek zbuduje, bo no, muszą być te elementy konstrukcji. Czyli są ograniczenia konstrukcyjne, ale zasadniczo do 70 metrów będzie ta uproszczona procedura, przy czym jest obowiązek, że musi być. Nie chcemy nieładu, jakby ja nie chcę wprowadzać nieładu architektonicznego, czyli urbanistycznego, czyli do tych rekreacyjnych 70-metrowych, do 70 metrów musi być albo dopuszczona ta budowa w miejscowym planie, albo musi być WZ-ka wydana przez gminę. Też w tych 21 dniach, ale musi być ta WZ-ka, bo to nie może być tak, że będą takie domki powstawały, a gmina sobie tego na przykład nie życzy, tak? Społeczność lokalna sobie nie życzy, ale ktoś będzie gdzieś tam chciał budować. Nie, musi być WZ-ka albo miejscowy plan. I jeszcze jedno, czego nie było przy 35-metrowych domkach, a tutaj też wprowadzamy obowiązek inwentaryzacji geodezyjnej takiego domku. Czyli żeby on się po prostu pojawił na mapie, ten 70-metrowy domek rekreacyjny. Jeszcze odnośnie tego funduszu gwarantowanego, czyli to jest na 15 lat, tak? Czy jest ograniczenie jakieś pożyczka? Pożyczka może być, znaczy ten kredyt może być na 30 czy na więcej. Tak? Tam jest wprowadzone takie ograniczenie, które zasadniczo pewnie nie musiałoby go nawet być, bo ja nie wiem, w jakich okolicznościach miałoby to ograniczenie być zastosowane nawet. Chodzi o to, żeby ten kapitał pożyczony, gwarantowany był spłacony w ciągu pierwszych 15 lat. Czyli jak bierzemy, powiedzmy, że ktoś bierze kredytu te pół miliona, bo to się łatwo liczy wtedy, pół miliona, 100 tysięcy tej wkładu własnego. Jeżeli ktoś bierze pół miliona kredytu i rozłoży go, nie wiem, na 30 czy 35 lat, to chodzi o to, żeby przez ten kredyt musi być tak sparametryzowany, żeby przez pierwsze 15 lat spłacić przynajmniej te 100 tysięcy. Tak, żeby zeszła ta kwota, która jest gwarantowana przez BGK. Ta kwota gwarantowana jest dodatkowo opodatkowana, czy jak to jest? Jak to opodatkowana? No bo jeżeli to jest fundusz gwarantowany przez inny bank, czy do tego, jak to będzie liczone? Nie, nie, podatków tam żadnych nie ma do tego. Czyli po prostu tak jak... Po prostu bierzemy kredyt na pełną kwotę. W tej chwili, żeby wziąć kredyt, trzeba mieć 20% wkładu własnego. A to jest nasz kredyt. A tu jest coś takiego, że efekt jest taki, że państwo zdejmuje tę to, ale kredyt tam rośnie o te 20 tysięcy. Tak, on wciąż jest za pół miliona. On wciąż jest za pół miliona, tylko tyle, że nie musimy mieć tego wkładu własnego. Tak. Spłacamy państwa. Znaczy to nie jest. Nie spłacamy państwu, spłacamy bankowi. Powiedzmy, że bierzemy w banku, no żeby nie wymieniać jakichś nazw prywatnych, bo tam to będzie, że jakiś bank preferuje, to jakiś bank państwowy weźmy. PKO. Bierzemy w PKO kredyt na pół miliona, a nie na 400 tysięcy, bo normalnie jak bank mówi, chcesz kupić mieszkanie za pół miliona, 100 tysięcy dajesz swoje, my ci dajemy 400 tysięcy kredytu. A teraz będzie można wziąć kredyt na pół miliona, przy czym bank dostanie dodatkowe zabezpieczenie z BGK, że 100 tysięcy jest zabezpieczone. Między bankiem a bankami, między tak. Czy jakieś jeszcze pytania? Nie, bo niektórzy myślą, że to dostaną te 20%. Nie, to nie, tylko... Nie. Bo tak, tak było na początku zrozumiane, nie? Jeżeli ktoś, powiedzmy, nie planuje mieć dzieci i korzystać ze spłat rodzinnych, a ma pieniądze na wkład własny, to nie ma sensu, żeby ten kredyt brał w ten sposób. No tak, ale to może być tak, że mu wtedy podskoczy tam trochę, no chociaż nie, to właściwie tak. No. Znaczy, bo ja powiem tak, ja jestem akurat zwolennikiem tych 20%, bo z drugiej strony to zabezpiecza troszeczkę fundusze rodzinne, bo ludzie sobie czasami nie zdają sprawy, jak to trudno potem spłacać. Bo to, że oni mają zdolność kredytową, to nie znaczy, że oni potem będą w stanie przez 30 lat tyle spłacać. Więc ja jestem zwolennikiem, żeby on był, bo ktoś powie, pokaż najpierw, że potrafisz odłożyć, tak? To może być oczywiście 10%, wcale nie musi być, ale pokaż, że ty jesteś w stanie odkładać te pieniądze, tak? Bo no, jestem ekonomistą, więc trochę inaczej to widzę. Bo ludzie mówią, nie wiem, ja radę, tak, przez 3 miesiące. Ale po pół roku się okaże, że... Czy bank oczywiście tutaj jest zobowiązany do sprawdzania zdolności kredytowej. Tu nie chodzi o to, żebyśmy rozdawali ludziom, którzy... Te, jakby, żeby te kredyty trafiały do ludzi, którzy nie mają zdolności kredytowej. To jest
do takich osób, które nie mają zdolności kredytowej, przygotowujemy, ale jeszcze ono nie jest przygotowane, rozwiązaniem taki rodzinny bon mieszkaniowy. To będzie wsparcie dla tych, którzy nie mają zdolności. Ale tutaj mówimy o tych, którzy mają zdolność kredytową i muszą sobie zdawać sprawę z tego, że ten kredyt muszą przez ileś tam lat spłacać. Niekoniecznie w takich warunkach stóp procentowych, jakie są teraz, bo mogą się zmienić w przyszłości. Więc tutaj to nie jest dla wszystkich rozwiązane oczywiście. Dobra, to dziękuję serdecznie w takim razie.